to będzie dobry książkowy dzień? Myślę, że będzie bardzo dobry, bo mam książki, w których mogą występować nasze dzieci. Czyli tak zwane książki personalizowane, które już od jakiegoś czasu w różnych odsłonach pojawiają się na rynku książek dziecięcych. I pomyślałam sobie, że tak, tym razem zdecyduję się pokazać Wam te książki, bo pamiętam, jak moja córka była mała, już nie pamiętam jakiego wydawnictwa, ale miała taką personalizowaną książkę i była zachwycona, że jest w środku w książce. Więc zaglądamy. Ja mam akurat książki Jestem w bajce. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, co to są książki personalizowane, już wyjaśniam. To są takie książki, w których nasze dziecko jest jakby wklejona jego twarz i jest bohaterem całej historii. I na tym polega cała radość, cała frajda, że dziecko może się na niektórych stronach po prostu odnaleźć, tak jak tutaj Nikodem. Jak już trzymam w rękach Nikodema, to mam Strażak Nikodem ratuje zabawki. Mam też Zosia we Wróżkolandii. Ale zacznijmy może od tego Nikodema. Oczywiście tutaj, jak się zamawia, można sobie wpisać dowolne imię, więc to może być Marysia, Basia, Mateusz, cokolwiek. I wysyłamy zdjęcie dziecka. Można wysłać jedno albo więcej zdjęć, ale trzeba pamiętać, że zawsze będzie to ta jedna twarz, więc to nie będą różne mimiki i dziecko w różnych odsłonach, tylko zawsze ta sama jedna buźka. I tutaj akurat historia jest taka, że Nikodem bardzo, bardzo marzy o tym, żeby być strażakiem i spotyka taki samochód, który jest dosyć stary i strażacy nawet mają w planach się go pozbyć, bo są już nowsze samochody. Nikodem wsiada, bo ten samochód potrafi mówić i zaprasza Nikodema właśnie do przygody i jeżdżą po mieście i no przeżywają różne przygody, ale takie strażackie, czyli na przykład pomagają zdjąć kota, który utknął na drzewie, albo wypompowują wodę. Oczywiście, że jest też pożar i to w fabryce zabawek. Nasz Nikodem nie jest strażakiem jeszcze, ale daje sobie świetnie radę. I na końcu, proszę bardzo, doczekał się. A jak już jestem przy końcu, to pokażę Wam coś. Nie wiem, czy to tutaj będzie. O, dobrze pamiętałam, bo to jest tylko jeden z kilku tytułów, które można sobie wybrać, ale są też zupełnie inne przygody i nawet to, co mi się podoba, gdzieś tu widziałam. O, jak macie rodzeństwo, to dwójka dzieci może wystąpić w takim filmie. Co ja mówię? W takiej książce. Nie wiem, czemu powiedziałam w filmie. Więc to jest Nikodem, a to jest Zosia we Wróżkolandii. Ja pamiętam, że moja córka właśnie miała chyba jakąś taką. I jest tutaj taka dedykacja na początku. Niech wszystko, co wymarzone, będzie w Twoim życiu spełnione. I mamy tutaj małą dziewczynkę, właśnie Zosię. I przeczytam Wam kawałek, żeby w ogóle było wiadomo, jak to jest napisane. Zosia próbowała zasnąć. Miała za sobą długi dzień i choć była zmęczona, sen nie nadchodził. Przewracała się z boku na bok i nic. Już miała zawołać mamę i poprosić o ciepłe mleko, aż tu nagle na krześle obok jej łóżka pojawiła się niewielka skrzydlata postać rozmiarów lalki. Miała złociste loczki, postrzępioną sukienkę i srebrne skrzydełka. Nie możesz zasnąć, co? I okazuje się, że to wróżka. To jest wróżka tęczynka. I wróżka tęczynka, słuchajcie, zgubiła swoją różdżkę. I razem z Zosią wyruszają do krainy wróżek i tam poznają różne wróżki, między innymi wróżkę zębuszkę, wróżkę różyczkę, a nawet taką plotkującą wróżkę. I no szukają, szukają tej różdżki. Oczywiście, że różdżka się znajduje. No i Zosia przeżywa fantastyczną, niezapomnianą przygodę w krainie wróżek. I teraz każdy zna najlepiej swoje dziecko. Jeżeli czujecie, że taka bajka, w której maluch się odnajdzie, może go ucieszyć albo ją, to jak najbardziej zachęcam do tego, żeby chociaż raz w życiu dziecku sprezentować taką książkę. A druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, jeżeli macie maluchy, które chcecie zachęcić do czytania, a niekoniecznie one przepadają za książkami, no to jak będą głównym bohaterem, to ja myślę, że to jest super niespodzianka. To co? Czytamy?